Kim jesteś? To Agnieszka Jarosz, jestem uczennicą plastyczniaka. I to chyba tyle. Jaki jest twój ulubiony artysta? O Boże. Znaczy ja w ogóle nie uznaję czegoś takiego jak ulubiony, że jedna konkretna ulubiona postać, jedna konkretna ulubiona rzecz i inspiruję się wieloma osobami. No i na pewno będzie to Beksiński, na pewno będzie to Miriam Tilson. Jest też wiele jakichś takich pomniejszych instagramowych twórców, których obserwuję, ale niestety niespecjalnie pamiętam ich nazw w tym momencie. Co cię inspiruje? Może to zabrzmi trochę egoistycznie, ale chyba ja sama siebie inspiruję najbardziej. To znaczy jakby jakieś takie wszelkie godziny spędzone na takim swoistym dialogu wewnętrznym najbardziej dają mi najwięcej inspiracji i są punktem wyjściowym do największej ilości prac. Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego? Może być książka? Okej. To na pewno będzie to między innymi Nieznośna lekkość bytu. I jest to książka, która ma chyba tyle samo zwolenników, co przeciwników, ale na pewno była takim... Znaczy, lektura jej była na pewno takim punktem zwrotnym w moim życiu i ona najwięcej jakby... No, najwięcej dała mi do myślenia ze wszystkich, które przeczytałam w swoim dotychczasowym życiu. Podaj kilkoro wykonawców muzycznych, których słuchasz. Okej, to... Znaczy, słucham bardzo, bardzo różnego rodzaju muzyki i jest tego niesamowicie dużo. Na pewno od dłuższego czasu męczę MGMT w kółko. Trochę The Velvet Underground i ostatnio jeszcze odkryłam zespół Video Club. To jest francuska grupa i też bardzo mi się spodobali. Dlaczego tworzysz? Bo nie mam co innego robić w swoim życiu. Nie no, tworzenie jest czymś jakby, z czym ja dorastałam cały czas. Ono było ciągle obecne w moim życiu i myślę, że jest to taki sposób, dzięki któremu mogę zostawić coś po sobie. Może dzięki temu zostanę w jakiś sposób zapamiętana, albo co już w ogóle jest chyba szczytem moich marzeń, byłabym w stanie tym, co robię, zmienić coś w światopoglądzie chociaż kilku ludzi. To już byłoby świetne. Co chciałabyś osiągnąć swoją sztuką? No to chyba trochę już odpowiedziałam na to pytanie przed chwilą. Na pewno byłoby to właśnie jakaś zmiana. No, nie mówię teraz o pokoju na świecie, bo wiadomo, to jest w ogóle już abstrakcja i niesamowicie patetycznie to by zabrzmiało, ale po prostu no, mam nadzieję, że to, co chcę przekazać tym, co tworzę, może dać do myślenia przynajmniej kilku osobom, które zobaczą, będą miały okazję obcować z tym, co zrobiłam. Jaka według ciebie jest granica sztuki? No, granica wszystkiego moim zdaniem przebiega tam, gdzie zaczyna się cierpienie drugiej istoty. I tutaj niezależnie od tego, czy jest to człowiek, czy zwierzę. Także w momencie, w którym ktoś cierpi lub coś cierpi, by można było coś pokazać lub przykładowo, nie wiem, sam jakiś futra chociażby pokazywany na pokazach mody, to już jest dla mnie po prostu, kiedy komuś się dzieje krzywda przez to, co tworzy ktoś inny, jest już, to już jest ta granica, myślę. Jaki był przełomowy moment twojej twórczości? Na pewno przełomowym momentem był moment, w którym dotarło do mnie, że mogę zrobić praktycznie wszystko, że mogę stworzyć praktycznie wszystko i jedyne, od czego to zależy, to jest czas, jaki na to jestem w stanie poświęcić. I myślę, że to mi dało tak jakby takiego największego kopa i zdecydowanie najwięcej zmieniło. Co daje ci tworzenie? To znaczy, tworzenie na pewno daje jakąś wolność i na pewno pomaga, to jest taka pewnie standardowa odpowiedź, że pomaga ukazać swoje emocje, ale znaczy w gruncie rzeczy ja myślę, że tworzenie w większości przypadków o wiele więcej mi zabiera niż daje i że to jest taka niestety trochę toksyczna relacja, ale jednak relacja, z której nie jestem w stanie mimo wszystko funkcjonować i
Na pewno jedyna, największą rzecz, jaką zawdzięczam tworzeniu i sztuce ogólnie, to jest to, że dzięki niej aktualnie jestem osobą, którą jestem i myślę, że gdyby nie ona, to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej i myślę, że ta zmiana byłaby zdecydowanie na gorsze, także... To wszystko, dziękuję. Dziękuję.